Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Redfall. No i w dzisiejszym materiale przejdziemy kolejną misję główną, a mianowicie upamiętnienie Amelii. Czyli Ewa opowiedziała ci o młodej córce doktora Addisona, Amelii, która zaginęła kilka lat temu. Poprosiła cię o pójście do kościoła niedaleko rezydencji Addisonów i zebranie kilku rzeczy na pamiątkę, w tym kartki i króliczka Amelii, który został w kościele po Wielkanocy. Dobra, akceptujemy. Misja w kościele się okazuje. Spotkałam ją raz. Przyszła któregoś roku na polowanie na pisanki w kościele. To było dawno temu. Wydawała się szczęśliwa. Myślałam, że jest. Zostawiła swojego pluszowego króliczka w kościele. Chciałam jej go oddać. Już zawsze będę żałować, że z tym zwlekałam. Moglibyście przynieść tego króliczka? Chciałabym zorganizować memoriał. Zasługuję na to. Dziękuję. Dobra, w takim razie patrząc na mapę, tutaj mamy misję w kościele, więc najszybciej będzie się teleportować do schronienia. No w sumie jestem już ustawiony, mam wszystkie potrzebne materiały, amunicję, apteczki, więc raczej wystarczy i namierzamy kościół. To już będzie jakaś trzecia misja chyba w obecnej miejscówce. Zobaczymy, co tym razem nas czeka. No w sumie zazwyczaj czyszcząc nawet kościół albo jakieś inne lokacje, wrogowie mogą się pojawić po raz kolejny. Pamiętam, że szczegółowo zwiedzałem jednak kościół, sprzątałem z wrogów, ale zapewne będą po raz kolejny. Dobra, jest trochę ciemno, a mamy i latarkę. Rzeczywiście kogoś mamy, ale chyba nie od razu muszę atakować. Kurde, aż tak ciemno. A niby jest dzień na zewnątrz. O tak, ten strach. Wampir gada do siebie dosłownie, to ma sens. Proszę cię. Musi się teleportować do nas, come on. Poszła sobie. Dobra, czyli musimy znaleźć odpowiednie przedmioty. Pluszaka przykładowo, ale gdzie on się może znajdować, to akurat nie jestem pewien. Jakoś w całym kościele. Tak zaskoczymy? Chyba tak. To już czytałem wcześniej, nic nowego. No i trzeba będzie znaleźć fajny materiał specjalistyczny. Patrzcie na to, dzieci się rzeczywiście bawiły. Mamy inne lalki, ale to niestety nie należy do Amelii. Będę musiał po kolei wszystko sprawdzać albo ogólnie. Widać jakieś uszy, nie wiem, królika charakterystyczne. Prawdę mówiąc, niespecjalnie. Mamy jakiegoś pluszaka, ale chyba nie pasuje. Tyle z niego zostało. Kolejne wampiry. No, raczej nie będę się pojedynkował dosłownie z każdym. Jak to się na mapie prezentuje? Właśnie nie wiadomo, gdzie dokładnie jest misja. Wszystkie informacje już czytałem wcześniej. To już nie jest żadna nowość. Dobra, może z innej strony. Od zakrystii. Tędy chyba. Co widziałem? Tu był jakiś laser? Czy dobrze obserwowałem? Nie mam pojęcia. Ciekawa sprawa.
Rzeczywiście, ktoś celuje. Atakują nas, my ich zabijamy. O, wampir akurat sobie nie potrafi poradzić. To wygra. Przez chwilę myślałem, że wampir i wieżyczka będą po jednej stronie. To było trochę bez sensu. Okej, mamy karteczkę. Zdaje się, że niektóre rzeczy trafiły na osiedle z barakami. Czy był wśród nich królik? Może gdzieś jest jakaś lista. Zabrałem już część tych zabawek ze składzika wieży na osiedle z barakami Golden View przy stoczni. Mam nadzieję, że ułatwić to pracę. Dobra, w takim razie jak się prezentuje misja? To w innym miejscu wtedy by było, nie jestem pewien. Tędy? Mieszkanie Ewy. To jest inna misja w ogóle. Coś jeszcze muszę znaleźć chyba. Misję. Odzyskaj zabawkowego królika. Czy ja się muszę jakoś na górę dostać? Zaraz, zaraz. Tędy? Wampir. Znikam. To koniec. Załatwiliśmy ich. Nie, bo patrzę po prostu na kompas. Mamy króliczek Amelie 6 metrów. Musi być jakoś na górze chyba. Wieży, zaraz zobaczymy. Czy coś mamy? A to akurat chyba nie patrzyłem. Lista darmowych zabawek. Dziąta, podrzucony na osiedle z barakami Golden View. Lista dodatkowych zabawek. Pluszowy królik, pluszowy homar, różne książki, piłka do koszykówki, zestaw do gry w krokieta. Może jeszcze wyżej jakkolwiek bym się dostał, to już jestem na samej wieży. Przy okazji karabin snajperski, całkiem niezłe obrażenia, a w sumie bym wziął. Jeszcze lepiej bije niż poprzedni, ma więcej strzałów w magazynku, więc z pewnością by się przydał. A przy okazji misja się chyba zmieniła, tędy? Tak, rzeczywiście, króliczek Amelie bardziej na północy. Ja akurat nie mam jak się dobrze teleportować, więc zaraz widzimy się na miejscu. Dobra, więc proszę bardzo i w sumie przejdziemy dróżką na zupełnie nowe tereny. Myślę, że ta kwestia może być akurat całkiem interesująca. Niby przez już jakieś 10 odcinków nagrywam całą serię, ale w tą dróżkę akurat jeszcze nie musieliśmy schodzić. To jedna z tych tablic pamiątkowych. Dobra, czyli mamy możliwość szybkiej podróży. Z pewnością się przyda. Tak, idziemy w dobrym kierunku wzdłuż drogi. Niebawem będzie na miejscu. No, całkiem nieźle prezentuje się snajperka. Przez dłuższy czas walczyłem jednak ze snajperki na bardzo niskim poziomie. Teraz z nowej po raz kolejny mordujemy na hita. Fajna sprawa. Leć, ptaku. Czy jesteśmy chyba na osiedlu? Tak jest. Na razie nie ma żadnych wrogów. Ciekawa sprawa. No, trochę większa lokacja, więc zobaczymy sobie każde pomieszczenie, każdy budynek.
przydaj się na coś. O, są i przeciwnicy w postaci kultystów. Misja nie będzie aż taka prosta. Jaki prędki. Kurde. Nie mogę, jak się strzela najgorzej. Ja bez nadzieja. Ale tchórzy tu nie wpuszczają. Koniec z wampirami. No, to są dobre obrażenia, po jakieś 3000. Fajna sprawa. Dobrze, jednak zmieniłem sobie snajperkę na nowy rodzaj. Pracuj na karmę, ptasie muszczku. O, to nawet body shot wystarczy. Dobrze, jednak zmieniłem snajperkę. Super łatwo wszystko wychodzi po raz kolejny. To jest właśnie pozytywna część szczegółowej eksploracji świata. Wtedy ma się bardziej przydatne, o wiele mocniejsze przedmioty. Kurde, ale osiedle jest jednak całkiem spore, tyle możliwości, tyle domków. To jednak trochę zajmie, chociaż większość z nich jest nawet niemożliwa do eksploracji. Totalnie zabunkrowana. No cóż. Tędy? Kolejny otwarty domek. O, mamy informację. Fragment dziennika nauczyciela literatury, ale ten fragment jest dosłownie esejem jakimś dłuższym. O, raczej nie będę się już skupiał na dłuższych notatkach. Ktoś ich znajdzie. Ja nie muszę. Ich lepiej nie... Zasłona działa. Raz wystrzeliłem jakiś strzał i chyba mnie usłyszeli tak szybko. To jeszcze dodatkowe rytuały z krwią. Ktoś się chciał przemienić w wampira. Dobra, w każdym razie jeszcze kilka budynków. A, nie mam wytrycha niestety. Może coś jeszcze znajdziemy. No, szkoda, że mogę mieć tylko i wyłącznie 5 apteczek, gdyby była opcja noszenia większej ilości. Ale do tej pory nie widziałem podobnych ulepszeń. Więc cóż. Dobra, pytanie, które jeszcze mnie budynki ominęły. Ten jest dosyć charakterystyczny, czy jest na pewno w dobrym miejscu? Jeszcze u góry. Strzelba, ale szarej jakości, to się nie przyda, come on. Dodatkowa amunicja do wyrzutni kołków. Dobra, podobnej broni w sumie nie mam.
Nie, to już byliśmy. Kurde, właśnie nie widzę niestety pokoju, tak jak na obrazku. A to z kolei? Zaraz, to jest jakaś przyczepa. Ale wygląda interesująco. Jakbym mógł się przenieść w czasie dosłownie tędy? O, jest i królik. Misja chyba załatwiona przy okazji wspomnienia. Chodzili do was. Mieli mnie za wariatkę. Nie wierzyli w to, co potrafiłam. Zarzucali kłamstwo. Lubiłam udowadniać im, że się. O kurde, za 5000 nawet obrażenia mogę zadać czasami. O rany! Dobra, pojedynkuję się z zawodowcami dosłownie. Chwila, moment. Chwila odpoczynku. Wrogowie się dosłownie znikąd pojawili. Dobra. Czy misja ukończona? Czyli w sumie mógłbym się chyba wrócić. Zobaczmy. Człowiek widmo jeszcze nadaje. Przecież go zamordowałem. Tu muszą być jakieś nagrania za wcześniej. Dobra, czyli co? Zadanie zwyciężone, oddajmy i jak się będzie prezentowała kontynuacja jeszcze? Anna? Ej, co jest? Jeszcze nie mamy wykonanej misji? Na czym polega niby? Dobra, trochę się zgubiłem. Remiza strażacka. Muszę porozmawiać z kimś, czy jak? A, patrzcie na to, to jest miejsce na królika. Dobra. Nie jestem w tym dobry. To było złe, Amelio. Wygłoś mowę pogrzebową. Kto powiedziałby to na głos? Widywałem dzieciaki ze zbyt dużą traumą. Rzeczami, których nie powinny oglądać ani czuć. Nie wiem, gdzie teraz jesteś. Ale mam nadzieję, że czujesz się bezpieczna i kochana. No to jest dopiero przemowa. Rozmawiaj z pastorką Ewą. Co się w ogóle dzieje? Czemu mogę zajrzeć do głowy jakiegoś bota? To dopiero ciekawa sprawa. Dzięki. Ty mogę tak we wszystkich zaglądać do środka? Halo, halo. Jeżeli bym wskoczył. Albo jakoś od góry. Podobnie pewnie w tym miejscu nie da rady. W każdym razie muszę z pastorką porozmawiać. Witam serdecznie. Nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Zawiodłam tę dziewczynkę. Poprosiłam doktora Teo tak jakieś pigułki na wyluzowanie. Ale tylko jej śmierć pozostanie tragedią. Chyba ma inne rzeczy na głowie. Ale przynajmniej będzie opłakiwana. Po tym wszystkim będziemy mieli kogo opłakiwać. Zaczniemy od niej. Udaje się do Burial Point? Czy co, wygrałem misję już? Chyba tak. Ej, co jest, halo, halo. Wow, wow, escape. No, bo nie mogłem escape'a kliknąć, bo miałem inne jeszcze rzeczy. Na drugą stronę udaje się do Burial Point, czyli to będzie jakaś misja zupełnie inna, tak? Chyba do nowej krainy przejdziemy. O, wydaje mi się, że tędy. Może warto było jeszcze zrobić jakieś inne zadanie. Whisky, cygara, w sumie ostatnia misja zaznaczona na żółto, nie wiem, jakaś poboczna. Natomiast przejście do nowej krainy raczej jutro już rozpocznę. Mieszkanie Ewy.
No myślę, że też może być całkiem ciekawa misja. Kurde, nie zupełniłem amunicji. Trochę niedobrze, ale... No nie spodziewałbym się jakiejś super ciężkiej misji. Widziałem, że zadanie ma już swoje... dni. Koniec z potworami. Dobra, hakujemy. Nie ma możliwości zniszczenia z tego, co wiem. Kiedyś próbowałem, ale nie dałem rady. Zwyczajnie musimy przejść i... No, jakieś ciekawe materiały tędy. A już mi nie stać. Duży safe. Może coś znajdziemy jeszcze fascynującego, co się by przydało. Ale zmordowany. O kurde, ilu wrogów. Znikam. Znikam i tyle. Lepiej. Pokaż mi coś dobrego. To wszystko, na co cię stać? Kogoś mieliśmy na górze? Wow, wow, koleś mnie tak morduje. Zaraz. To znikanie jest tak mocne. Mogę sobie uciec w środku walki, w sumie i mnie nie zaobserwują. Czegoś mamy? Nie widzę. Śmierci! Dobra, ale to była dosyć ciężka walka, aż tylu przeciwników w jednym miejscu. Ten co? Czysto. No super czysto, akurat przy wrogu powiedziałem. Dobra, w każdym razie jesteśmy na miejscu. Pewnie zejście do piwnicy będzie wymagane, znając życie. Kogoś mamy? To wszystko.
Dobra, czego szukamy teraz? Pytanie dodatkowe. Misie, proszę bardzo. Aha, musimy zajść do piwnicy. Zazwyczaj kluczowe informacje znajdują się w bardziej mrocznych miejscach. Notatki Ewy z kolei. No po raz kolejny bym musiał chyba czytać przez 5 minut, więc raczej mi starczy. Tak, jest to misja poboczna, bez żadnych super kluczowych kwestii. Dobra, na czym w ogóle polega misja, bo w sumie nie sprawdzałem. Udaj się... nie, to jest to. Zostaw prezent koło Ewy w remizie strażackiej. Czyli w zasadzie nie mamy już więcej. Okej. Po prostu muszę wrócić, jeżeli dobrze rozumiem. Ale jeszcze, gdzie jest Ewa? Cześć, Aniu. Hej, Aniu. Halo, halo, gdzie jest Ewa? Mam tu parę przydatków. Jacob, dzięki Bogu. Przyda nam się wstać. Znowu na kompasie jest wyjaśniona sytuacja. 15 metrów. Gdzie to jest niby? O. Dobra, misja załatwiona, mamy 800 punktów doświadczenia, tak jest. Jestem spełniony. Jeżeli dobrze pamiętam, to została nam tylko misja najważniejsza w postaci przejścia na nową krainę, na drugą stronę. Burial Point. Więc tak, pierwsza mapa załatwiona, ale z tego co słyszałem, jeszcze będzie druga, czyli oficjalnie jesteśmy chyba w połowie gry. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, możemy zjechać jeszcze po róże, a to interesująca kwestia, myślę, że się zabije w sumie. Będę jeszcze jakieś dodatkowe broni, karabin, w sumie nie wiem, raczej nie. Jestem zadowolony ze swoich obecnych splów. Dobra, więc to było w sumie na tyle na dzisiejszy odcinek. Jeżeli interesuje Was kontynuacja, w szczególności w nowej krainie, to polecam zostawić jajka suba dzwonka po kolejne materiały. Dobra, więc to było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Do jutra.